Cześć, Maćku, kochane. Dzisiejsza taka dość szybka lekcja. Szybka lekcja i szybkie granie. Rozkmijcie sobie to, ja to zagram i zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Tak więc, no, strój standardowy. Przester. I uwaga, gramy. O kurde. Czekajcie, dam trochę niżej kamerkę, bo to tak troszeczkę jest Lipton. O. Gramy na dwóch najgrubszych strunach, 6 i 5. Na najgrubszej strunie mamy na 5 progu, na strunie 5 mamy na 7. I dokładam po prostu, do tej kwinty dokładam jeden dźwięk. Robię sekstemałą. Tylko bardzo ważne tutaj w tym ćwiczeniu jest to, że kostkowanie naprzemienne, bo to jest właśnie ćwiczenie na kostkowanie naprzemienne. Ta nuta na najgrubszej strunie, czy dźwięk A w tym momencie, jest prawie cały czas kostkowany. No bo jest tak. Pierwsza figura to jest po prostu 5-7 i dokładamy na 8 progu na strunie 5. Prawda? Czyli mamy 5-7, 5-8. Ta struna piąta, ten dźwięk A, sorry, struna szósta, dźwięk A na 5 progu, to jest jak karabin. Drrr, tam musi być idealnie równo, bez żadnego jakiegoś, bez żadnej jakiejś padaki po środku. Coś takiego. Druga figura to jest po prostu na najgrubszych, na szóstej, trzeci próg, na 5, piąty próg. Tak, czyli 3-5 i robię 3-4. Tu jeszcze robię tak, że pomiędzy zejściem z jednej jakby figury na drugą gram na pustych, jakby jedno uderzenie. Tak jest po prostu tytuł, dym. To w zasadzie tak jest najgrubsza struna, czyli przechodzę z 5, 5, 0 na 3 i z 3, 0, 5. Trzecia figura to jest po prostu gram tutaj sekstę wielką
pierwszy palec na pierwszym progu na najgrubszej strunie, czwarty palec na piątym progu na strunie piątej. I zmienia w ogóle już rytm, prawda? Bo jest Później przechodzę z tego 1-5, przechodzę na 5-7-8, prawda? Na tę pierwszą figurę. To jest akurat takie, można powiedzieć, zakończenie tej frazy, no takie przejście. Tutaj później tylko dołożyłem taki motyw z tymi dźwiękami. Po prostu piąta struna 5-4-8-7. I cały czas pusta tutaj napędowa. Czasem dawałem trójkę, nie wiem akurat czy teraz przez chwilę grałem, to grałem trójkę czy nie. W każdym razie można dodać sobie na trzecim progu gramy. Raz jaką tą napędową trójkę. Najgrubsza struna na trzecim progu. Raz, plus 0. W miarę to też pasuje, no ma takie troszeczkę niespokojne brzmienie, bo to przeskakujemy o tercję małą w dół, no nie brzmi to źle. Później tylko przyspieszyłem do 5-4. Można było na przykład fajnie perkusja napiernicza. Coś takiego, albo jakiś inny bit. W każdym razie bardzo, bardzo to ciekawie brzmi. Oczywiście można tu modyfikować, można robić cuda, można dużo rzeczy tutaj porozkminiać. Do Was należy decyzja, co zagracie. W każdym razie mi się wydaje, że to jako podstawowe takie wersje, te trzy figury. Bardzo fajne jest jako rozpoczęcie. Czy jako rozpoczęcie, jako riff główny, jako riff zwrotkowy, czegokolwiek. Później możemy sobie oczywiście zmienić. Możemy sobie na przykład przeskoczyć na strunę czwartą i piątą. Tak czy siak, szpanersko to brzmi, szpanersko też wygląda i fajnie się to gra. Technicznie no, trzeba po prostu naprzemienne konstrukowanie musi być, wychodzić idealnie, tak jak już mówiłem. Bardzo fajne ćwiczenie jest po prostu. Gramy jakiś dźwięk, nawet pustą strunę. W każdym razie, dobra. Nie będę tutaj więcej gadał, obczajcie sobie to. Do zobaczenia w następnym filmiku. Bajo!